Prokuratura już podjęła decyzję. Wiemy, co może się stać z Buddą. Budda, jeden z najpopularniejszych influencerów w Polsce, usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą i popełnienia przestępstwa skarbowego. Adwokat YouTubera w rozmowie z mediami stanowczo podkreślił, że jego klient zrobi wszystko, aby wyplątać się z krytycznej sytuacji, w wyniku której na lata mógłby trafić do więzienia. Teraz prokuratura ujawniła, co dokładnie mu grozi. Budda spełnił amerykański sen. Teraz trwa jego koszmar. Kamil L., jak twierdzi, nie miał łatwego życia. Brak wsparcia od najbliższych, pobyty w ośrodkach wychowawczych dla nieletnich, a w końcu konieczność ciężkiej pracy skłoniły go do tego, by swoją historią podzielić się z widzami. Tak zbudował najpopularniejszy kanał motoryzacyjny w Polsce, stając się jednocześnie czołowym przedstawicielem świata YouTuberów, z wyraźnym wpływem na opinię publiczną. Podkreślał, że sukces przyszedł dzięki obserwującym go ludziom, którzy wspólnie z nim budowali kanał Buddatw. Razem tworzymy historię, mówił. Historię przeplataną, co by nie było, ładnymi gestami względem potrzebujących. Poza akcjami charytatywnymi organizował także imponujące loterie. Po ostatniej z nich został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP. Prokuratura przedstawia oskarżenia. Ekspert podzielił się frapującymi spostrzeżeniami. Wraz z 9 innymi osobami Kamil L. usłyszał zarzut prowadzenia grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz organizacją loterii. Oskarżono go także o pranie brudnych pieniędzy poprzez fałszowanie faktur VAT, co jednocześnie uszczuplało należność wobec Skarbu Państwa. Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi, poinformowała PROK. Katarzyna Kaluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Adwokat Arkadiusz Szymański w komentarzu dla Pudelka zawarł tezę, że zarzut w stronę Buddy, jakoby miał kierować grupą przestępczą, mógł zostać postawiony w celu nadania sprawie priorytetowego statusu i wzmocnienia waloru innych zarzutów. Warto zwrócić uwagę, że rozpowszechniono informacje o szybkim i sprawnym zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych, co wskazywać by mogło, że ewentualna korzyść uzyskana z zarzucanych przestępstw nie była przekazywana w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia jej pochodzenia, skoro organy ścigania tak łatwo ją ustaliły, powiedział. Taką karę może otrzymać Budda. Komunikat prokuratury. Budda rzekomo nie stawia oporu i współpracuje z organami ścigania, chociaż upiera się, że do zatrzymania doszło bezzasadnie. W tej sprawie głos zabrała dr Beata Ventura Dudek, czuwająca nad przebiegiem losowania w akcji 7 AUT2. Zapewniła, że było ono zgodne z prawem i nie odbiegało od wcześniej organizowanych loterii, które nie budziły wątpliwości Urzędu Celno-Skarbowego. Jednak podkreśliła, że nie ma wiedzy o pozostałych działalnościach YouTubera. Jak poinformowała rzecznik prokuratury krajowej, YouTuberowi Kamilowi L. grozi teraz kara więzienia. Kara, jaka mu grozi, to do 10 lat pozbawienia wolności, dowiedział się Pudelek.